Na Facebooku bardzo chętnie dzielisz się swoim życiem prywatnym, wklejasz zdjęcia swojej dziewczyny Kamili, która w tej chwili jest już chyba bardzo dobrze znana kibicom boksu w Polsce. Widać, że tworzycie bardzo fajną, szczęśliwą parę. Czy to jest taki związek, który mocno ci pomaga w karierze? Jasne. Myślę, że ta Kamila jest bardzo fajną, bardzo ułożoną, bardzo ambitną kobietą. No i bardzo czuło, bardzo, no, mógłbym same superlatywy, chociaż też jest jedną straszną, jak się kłócimy, to się normalnie jeden i drugi nie popuści. Dlatego też wydaje mi się, że to jest duży taki, powiedzieć, że tak długo jesteśmy ze sobą, bo ja zawsze miałem kobiety, dziewczyny po 3 miesiące, pół roku to było max i na ranie, na tej zasadzie, ale ona jest taka, że kocham ją, nie mam. A teraz ile już jesteście ze sobą? 3,5 roku. To już długo. Bardzo długo, no dla mnie to jest w ogóle, nie? Dla niej tak samo, także wiesz, no jest wszystko tak, jak powinno być. Ona bardzo przede wszystkim lubi boks. Ona się budzi ze mną wieczorem, jak Mike Wetter boksuje, albo coś tam, co mnie na przykład interesuje. Ona wstaje i ogląda ze mną i później ona też obstawia sobie walki. On tylko, że ona za grosze jakieś tam stówę postawi, czy dwie stówy i jej zadowolona, jak tam coś wygra, się cieszy, ale ogląda boks i lubi. I to też jest fajne, nie? Że oprócz tego, że jest fajnie nam w życiu i takim intymnym życiu i takim codziennym, to jeszcze podziela moją pasję i lubi to. To jest też fajne. Ojcem na razie nie chcesz zostawać? Znaczy ja bym może i chciał, ona jeszcze nie tak do końca. Na razie mam syna, jest to Cycu i na razie go traktuję jako mojego syna, jest naprawdę fajnie. Aczkolwiek myślę o tym bardzo intensywnie, bo mówię spokojnie, chcę stoczyć walkę z Adamkiem. Wszystko zależy, jak to się ułoży. Mam też inne plany, jeszcze tego nie będę mówił oficjalnie, ale gdzieś te plany mam w głowie i do tego. To na koniec jeszcze kilka zdań na temat innych dyscyplin sportowych. Ty wspomniałeś w jednym z wywiadów, że chętnie spróbowałbyś swoich sił w MMA. Jak traktujesz to MMA? Jako plan B? Czy bardziej jako ewentualny plan na daleką przyszłość? Na pewno jak traktuję MMA? Jest bardzo dużo wspaniałych zawodników w Polsce. Na pewno jednym z dwóch takich wyróżniających się zawodników, których zawsze ceniłem w ringu, co robili, to jest Michał Materla, który jest świetnym wojownikiem, który ma tam swoje serce ogromne do walki i podoba mi się to. No i Mamet Kalidów, prawda, którego znam tak z jednego programu, fajny, uśmiechnięty facet, który w ogóle nie wygląda, wiesz, jak z nim rozmawia, że tam, no ja mówię, dużo jest takich ludzi, ale oni akurat się wyróżniają. MMA mi się nie podoba, ogólnie jeżeli jest walka w parterze, bo to jest takie dziwne, tam trzeba te dźwignie robić to, ale jest na pewno bardzo spektakularne, jeśli chodzi o nokauty, czy łokciem, kolanem i na pewno jak boksuje czy Michał, czy Mamet, to oglądam na przykład. A wyobrażasz sobie, że mógłbyś kiedyś właśnie już w dalekiej przyszłości porzucić boks na rzecz MMA? Wiesz co, głównie chyba tylko dla pieniędzy i musiałbym mi bardzo w boksie nie iść, żeby się na to skupić. Ponieważ ja nigdy nie będę zawodnikiem, wiesz, całe życie się coś uczysz. Ja wiem na przykład, że wchodzę do ringu z każdym zawodnikiem z MMA i ich biję, a wchodzę do klatki i z wagami mniejszymi podejrzewam, żeby mnie wykręcili, bo się na tym nie znam. To jest akurat normalne. Więc ciężko by mi było na jakiś poziom wskoczyć, chyba żebym to ćwiczył, ale to wiesz, to nie jest takie proste. Kilka miesięcy temu naszym gościem w tym programie był Andrzej Gołota, który zaczął opowiadać o swoich pasjach do sportów ekstremalnych. On bardzo polubił skoki spadochronowe i bardzo szybką jazdę na motocyklu. Ty masz podobne ciągotki? Nie, właśnie nie. Nigdy nie miałem pociągu do motorów, do samochodów, tak? Ale nie, żeby tam jakieś szybkie czy coś, bardziej, że sobie jeżdżę samochodem, a nie, że motorem, nie? Motorem się boję. Ponieważ mówimy o świętej pamięci kumpel, bardzo dobry. Wyjechał tir i tak go trafił, że spadł z motoru, przeleciał przez znak drogowy, go na pół przecięło na Wielickiej. Co z tego, że pogrzeb był spektakularny, bo było chyba 40 tirów tych motocyklów, wszyscy wyli ten, jak był płacz i do tej pory tego kolegi nie ma, także... Nigdy jakoś nie miałem ciągotek i nie Czyli będę boks dostarcza ci po prostu wystarczająco. Tyle adrenaliny, że już nie muszę siadać na motor. Aczkolwiek takie ekstremalne rzeczy, jak na przykład skoki spadochronowe czy coś, to mógł bardzo chętnie bym skoczył. I bardzo bym chciał polatać kiedyś tak jak te wiewiórki, jak tak latają, wiesz, rozkładają te skrzydła i lecą między skałami. No to na tej zasadzie, ale
Nie wiem, czy bym się odważył. To na koniec powiedz jeszcze, jak ci się biegało po Tatrach ostatniego lata. Bardzo dobrze, naprawdę. To był najcięższy obóz, jaki byliśmy i tam biegaliśmy jeszcze oprócz tego w 10-kilowych obciążnikach. Także to było dodatkowe parę kilo i naprawdę coś pięknego. Nasze polskie Tatry, no to mówię, to są zawsze najpiękniej. Można spędzić czas, dotlenić się i naprawdę jakoś ma to coś w sobie taką, jakby to powiedzieć, ma to coś w sobie, taki urok, te nasze góry. Tak? Biegałeś z Kuźnic na Kasprowy, tak? No, na Kuźnic na Kasprowy, z Kuźnic na Giewont, z Giewontu od razu szczytami na Kasprowy. Później jaki czas z Kuźnic na Kasprowy? Godzina 20 chyba, zależy. Dobry wynik. Szlak turystyczny to są mniej więcej 3 godziny. No, ja wiem, ale my biegaliśmy w tych obciążnikach. Pamiętam, ale ja to mam takie ten, Grzesiu na przykład Proxa wbiegał w godzinę, czy tam w 50 parę minut. No to wiecie, to są czasy, tylko to mówię, Grzesiu to jest taka kozica górska, nie? Czyli formę na górala zacząłeś robić w górach. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, za miłe spotkanie. Moim gościem w programie Sektor Gości był dzisiaj Artur Szpilka, przyszły mistrz świata w wadze ciężkiej. Mam nadzieję. Można tak powiedzieć. Dokładnie. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam.